ja się urodziłem 5 maja 1924 roku. Tu się zaczyna moja historia. Moi rodzice tu weszli w 1910 roku, kupili ten dom i wybuchła wojna. My byliśmy jedyna rodzina żydowska tutaj. Ten balkon to był balkon z salonu i tuśmy 3 maja wieszali chorągwie i dywan i Piłsudskie, zdjęcia Piłsudskiego co roku. Patrioci. A sąsiedzi byli wspaniali tu. Myśmy mieli z sąsiadami takie stosunki jak rodzina. W czasie wojny moja matka była w getcie, a myśmy byli na lotnisku. I matka, sąsiedzi prosili, że ją chcą uchować. I moja matka, mój brat znalazł Niemca, który był gotowy wyjąć z getta. I on pojechał. Nim wyszli z getta, to baba powiedziała, nie jest gotowa. Mówi, ci ludzie narażają życie, narażają rodziny, ja nie jestem gotowa. Co będzie ze wszystkimi, będzie ze mną. Po jakimś czasie cała rodzina, ona też, jedli do Bersa. Oni byli schowani w czasie akcji w getcie. Znaleźli Niemcy, wzięli ich do Bersa. To wszyscy wiedzą, co zrobili. Spalili ich tam. Niemcy mieli wspaniałe plany. Niemcy planują coś, to jest... Oni postanowili zniszczyć Żydów. Jak najpierw moralnie i materialnie. Jak się niszczy? Przeprowadza się ludzi z miejsca do miejsca, za każdym razem się im każdy nie widzi, zostają z niczym. Postanowili tych wszystkich robotników przeprowadzić do Płaszowa. Tam nie był ten cmentarz, gdzie mój dziadek był pochowany. Przyjechało auto i oficer SS był. Później się okazało, że to oficer się nazywał to samo, Landesdorfer. My pochodzimy z Niemiec, z miasta, co się nazywa Landesdorfer. I on się pytał, kto jest fachowcem wystąpić. Ja wystąpię, mój brat cofał mnie, ja mówię wystąp. On mówi, nie, ja nie wystąpię. Ja nie jestem fachowcem, ja jestem dentystą. To nas wzięli i posłali nas do Schindlera, Myśmy wjechali autem, my nie wiedzieli, jak to wygląda w ogóle. Wjechali autem i tam my pracowali do 1944 roku, do sierpnia. W 1944 roku opowiadali nas, że przeprowadzają fabrykę do Brünnlitz. Brünnlitz, że nas poślą do innego obozu, a ja na zdrowie. Jak skończą, to do nas wrócą. I posłali nas do Płaszowa. Stawili nas po 100 ludzi do wagonu i był taki gorąc, to przyjechał Schindler, kazał Zabłocia, SS-manu, to co będziecie, i kazał im polewać wodę. Na filmie to pokazują. Pracowałam w kablu, ojciec mój Schindlera, a potem prosił po jednemu zawsze, jeszcze jednego brata. W końcu nas uratował, prawie całą rodzinę, oprócz dwóch braci, Calik i Cwi. Na pierwszym piętrze te dwa okna, a tutaj to nie wiem, to takie malutkie, tylko jedno łóżko może wejść, szerokie. Tutaj spali dwie siostry i z mężem na to łóżko. I z przodu jeszcze pracował, miał coś
naprawiał buty. Tutaj mama się schowała pod tym dachem. Już nie widać prawie. Łamane, tak? Jeden rok wyglądało wyższy, a na drugi rok przyszłam, to widzę, co się zniżyło. Pytałam się panią, to ona mówi, no byliście tutaj i opowiadała pani, że ktoś się chował. To trzeba było otworzyć, może zostało gdzieś. Dlatego zniżyło się. A tutaj mieszkali w tym śmieci, tak? Połowa tu rodzina mieszkała, druga połowa, druga rodzina. A mama teraz tutaj zakryli, jak wsadziła dzieci, to tutaj pod dachem był odkryty, teraz już nie ma tego. I tędy weszli. Wsadziła dzieci, a potem poszła. Przynieśli wodę, to już słyszała, że Niemcy lecą tutaj i kapo żydowskie, razem pracowali i mówili im, żeby krzyczyli po żydowsku. I wciągnęli mamę, ja nie wiem jak, w górę, leżeli tutaj na brzuchu całą noc i nawet czajnik został tu. Ona się tak martwiła przez czajnik, może oni coś pomyślą, że ktoś tu mieszka. I stąd wynieśli te stare kobiety na, jak się to nazywa, te, jak się nosi w rękę, na nosze, tak. Wtedy ten mój brat Leon chciał pomóc komuś. Bo człowiek nie myśli, mówią do sanatorium idą, tak? Biorą ich do sanatorium. Jaki człowiek głupi, nie może na źle w ogóle myśleć, tylko na dobre. I tak to się wynosiło ludzi. Już nie wrócili nigdy. To tu się ta matka ich wzięła miotłę i czyściła tutaj. Brała biały fartuch i myślała, że zostawią. A dzieci widzieli, jak biorą mamę. Rzucili miotłę i zabrali. A te, tutaj, jak mówiłam, że spaliśmy w łóżku bardzo ciasno, ja nie miałam nawet gdzie, padałam na stróżkę i była woda, bo oni przecież kradli tą węgiel. To zawsze zostawialiśmy, jak się prało, tą wodę. Ja myślę, no nie mogę spać, to zaczęłam tutaj myć podłogę w kuchni. Tak szorowałam zła, i wyszła biała, jakby nowe te deski. I przychodzi tutaj Niemiec, otwiera drzwi i mówi do drugiego, nie zachodź, bo tutaj jest tak czysto. To pomogło nawet. Takie tutaj, nie, ja nie rozumiem do dzisiejszego dnia, że byli też się patrzyli, że czysto nie zachodzić. Tak, i w tym domu mieszkaliśmy w getcie.
ja, matka, ojciec, brat, wujek i ciotka. Wszyscy w takim maleńkim mieszkanku na poddaszu. Jak było to straszne wysiedlenie, to Niemcy wszędzie krzyczeli przez megafony, że ludzie mają do godziny 12 wziąć ze sobą parę osobistych rzeczy i wszyscy się mają stawić na placu Zgody do godziny 12. A kto się nie stawi, to będą robić przeszukiwania po mieszkaniach i jak znajdą kogoś, kto się ukrywa, dostaje na miejscu kulę w łeb. Nadeszedł ten rozkaz, że wszyscy się mamy tam zgłosić. Ja pobiegłam z ulicy do domu, tutaj były zamknięte drzwi i krzyczałam: mamo, otwórz mi drzwi. Mama się patrzała tam z góry, gdzie ja jestem, otworzyła mi te drzwi, mnie wciągnęła do środka i wtedy ja zaczęłam krzyczeć: mamusiu, prędko zbierajmy się, do godziny 12 mamy być gotowi, wyjść na plac Zgody, bo jak nie, to Niemcy przyjdą i kogo tu zastaną, to zabiją. A mama mi mówi: ja nie wychodzę z domu, ja nie wierzę Niemcom, że oni nas wezmą do jakiegoś obozu pracy. Ja się boję, że jak my opuścimy dom i wtedy się już więcej nie spotkamy z Romkiem, z ojcem i z wujkiem, bo kto wie, gdzie nas wyślą, a może oni wrócą do domu z pracy. A ja mówię: mamo, oni tu zaraz przyjdą i będą szukać. Chodź, ja ciągłam mamę, miałam wtedy 16 lat, 17 rok, a mama w żaden sposób nie dała się przekonać, żeby wyjść z domu. I widziała, że sobie ze mną nie może poradzić. Wzięła mnie na siłę, taką dużą dziewczynę, wsadziła mnie do kosza wiklinowego, zamknęła mnie na kłódkę, wzięła klucz do kieszeni i sama z ciotką się schowały pod rupieciami gdzieś tam na tym strychu. I czekałyśmy, co będzie. Po jakimś czasie słyszymy te kroki Niemców, tymi butami wychodzą na górę, zaczynają przeszukiwać wszystkie mieszkania, otwierają szafy i łóżka, przewracają wszystko i szukają ludzi, czy się ktoś nie schował. Stanęli sobie przy moim koszu, gdzie ja byłam, a ja się patrzyłam przez szpary w koszu i widziałam, że tędy prowadzą ludzi starych i chorych i małe dzieci z wózkami matki pchają, a Niemcy ich poganiają rajdpajczami, biją, masakrują do krwi. Tutaj była ulica pełna krwi i strzelają. I paru kołśnierzy się schowało pod taką kupą futer. I oni ich znaleźli, wyciągnęli, zastrzelili na tym podwórku. I wtedy jak tamci na górze usłyszeli te strzały, to zbiegli szybko na dół pomóc swoim kolegom w strzelaninie. I tak może się zostałam uratowana wtedy cudem i czekałyśmy do wieczora, a nagle słyszymy, że wszystko ucichło. Wzięli tych wszystkich ludzi, wtedy pozabijali chorych w szpitalu i ludzie sobie odbierali życie, brali cjankale, którą dostawali u Pankiewicza, mieli przy sobie. Był straszny dzień, była masakra.
Można? Można, można. To był salon. Czwórka w domu i rodzice spali tutaj, w sypialni, a troje dzieci było tu w tym pokoju, a ja spałem tutaj. Tu, na takim rozkładanym łóżku. Lat nie, tu nie było. Nie był w Krakowie. Po raz pierwszy od 65 lat ja przyjeżdżam do Polski. Kilka lat. To jest, można powiedzieć. I tu żył z matką, ojcem i jeszcze trojgiem dzieci. Wszystkich zabili. Tylko on został. Niemcy. On został i tak tęskni jeszcze sobie oglądnąć to, gdzie był ich dom rodziny. Ale to wspomnienia dzieciństwa. Tak. Co robić, taki los. Bądźcie zdrowi. Wzajemnie. Żyjcie spokojnie. Dziękujemy bardzo. Właśnie mogę dodać, że jednym z tych, którzy zostali zamordowani w Płaszowie i spaleni na stosie, był mój ojciec, którego zamordowano w szpitalu płaszowskim w sam dzień Jom Kippur, taki w świętym dniu dla Żydów. W 1944 roku, 27 września. Żaden z nas nie przeżył czasu okupacji, ale mieliśmy tą szansę, mieliśmy tą możliwość, aby jako twórcy tej wystawy zgłębić ją, zapoznać się, przemyśleć, w jaki sposób podać ją dalej następnym pokoleniom. Thank you.
15 roku do 19. To moje całe młode lata przeżyłam podczas wojny. Przed wojną na murach to nam pisali Żydy do Palestyny. No i tak przyjechałam do Palestyny. A dzisiaj jakaś Niemka powiedziała, że Żydy wyjechały z powrotem do Polski. Bardzo dużo pomysłów ciekawych, wyjątkowych, oryginalnych jest w muzeum. Przyjdą się tu uczyć. Moja córka pracuje też w muzeum i podziwia ich pracę. Naprawdę. Coś tam. Metod takie oryginalne zdjęcia, jak budują. Gdzie oni to znaleźli? Ile razy przychodziłam przez tą bramę i stali tutaj policjanci niemieccy, polscy i żydowscy. Pilnowali tej bramy. Nie można było się przedostać. Gdzie brama była? Tutaj mieszkałem. Gdzie była brama? Tutaj, right? A to jest nasza brama, to już żeby być. Z domu. To był żołnierz tam, on zaczął strzelać nas. Mój kolega poszedł w tą stronę, a ja poszedłem do Muzyfińskiej. Byłem tam przez noc, przechowałem się. Bo o 6 już był blok szpery. Tak? Nie wolno tak. A on był najmłodszy i taki nie siedział w domu. To wywozili kobiety stare. Mówili, że do senatorium. Jakaś dziwna rzecz, jak ten Schindler tak ciągnie zainteresowanie całego świata. Jak ja komuś mówię, ja jestem ocalona przez Schindlera, naprawdę? A ja i widziała pani Schindlera tak, jakby jakaś zjawa widziałam. No widziałam, bo pracowałam u niego przecież. Tak, taki los mój, takie moje szczęście. No, gdyby nie on, to bym nie miała tego męża, bo go też poznałam wtedy. I tak dalej. Każdy ma swoją historię. Ale przez ten film to się stał taki znany. I wszędzie się interesują, bo oglądałem ten film. Widocznie film jest bardzo mocny. W Płaszowie, już nie w Giesie, w Płaszowie. Nie było wody i ja myślałam, że jestem bardzo... Jeszcze nie wierzyłam, że można przejść. I wzięłam coś, jakieś naczynie i przyniosłam wodę dla wszystkich. Ale po drodze spotkał mnie jakiś oficer Niemiec. Pyta się, gdzie ty idziesz? Ja mówię, przynieś wodę. On mnie tak zbił. Ja nie płakałam. Teraz płaczę. Na górę do pana dyrektora. Jest Bóg na niebie. Jeszcze mi dało się doczekać.